Pośpiewaliśmy, uwielbiliśmy Pana przez pieśni, przez hymny. Kochani, tego się nie nauczy ludzi, bo to uwielbienie Bogu wypływa z serca. Tego ludzi się nie nauczy chwalić Boga. Wiecie, kiedy człowiek ma Boga w sercu, ma Chrystusa w sercu, napełniony jest Jego łaską, Jego miłością, Jego Duchem Świętym, to takiego człowieka nie trzeba uczyć chwalić Boga, bo ono samo z niego wypływa. Kochani, jak tak tylko na wzmiankę taką nam popatrzcie, wielu z was interesuje się sportem i może ktoś bardzo zaawansowany interesuje się sportem do tego stopnia, że może nawet nie zauważył tego, że kiedy gdzieś na boisku, w jakimś miejscu odbywa się jakiś mecz bardzo ważny, czy to jakaś Liga Światowa, czy nie wiem nawet jak to nazwać, bo się nie interesuje, ale są różne olimpiady, nie olimpiady, ale zauważcie kochani, jak jest pełny stadion ludzi. Pełny stadion, masa narodu. Hokej, piłka nożna, może jeszcze jakieś inne sporty. Jaki malutki krążek, czarny, za którym, ile tam jest w jednej grupie ludzi? Sześć? Sześć. I z drugiej strony sześć. I oni tak ganiają tych 12 za tym jednym krążkiem. I jak ten jeden krążek wpadnie do tej bramki, co się dzieje na arenach? Taki zwykły, malutki krążek wpadł w bramkę. Co się dzieje na arenach? Potężny krzyk. Kochani, jeszcze wiecie, ci, po której stronie ten krążek wpadł, z radości nie przestają krzyczeć. Ci, gdzie krążek nie po ich stronie, wiecie, to też czasami krzyczą, rozrywają swoje podkoszulki, żeby okazać swoje zdenerwowanie, czy może niezadowolenie. Piłka nożna. Pamiętam jeszcze z dzieciństwa, jak to było w Polsce, jak to było mocno obchodzone. Czy ja to tak nazwę, kult piłki nożnej. Kochani, pełne stadiony ludzi. Jeżeli piłka wpadła w bramkę, kochani, ten krzyk, ten gwizd wznosił się, kochani, kilometrami, można było go usłyszeć. Ci ludzie przepełnieni tą fascynacją, przepełnieni tym oddaniem dla tej sprawy sportu. Ludzie, wiecie, nie neguję tego, bo Słowo Boże dużo mówi na temat sportu i olimpiad, i wyczynów sportowych, ale kochani, możemy sobie zrobić porównanie tej fascynacji. Możemy sobie zrobić porównanie. Jest to tylko wzmianka na początku, jak my, których serce zostało napełnione Bożą łaską. Czy nie powinno się ono otwierać? Czy nasze usta nie powinny wykrzykiwać? Ja już nie mówię głośno chwalić Pana, ale wykrzykiwać, o czym psalmista Dawid często pisał. Kochani, to jest jeden stopień, w jakim my możemy siebie sprawdzić. Jakimi gorącymi jesteśmy dla Bożej chwały, dlatego, żeby Go uwielbiać. To jest taki mały współczynnik tego, że możemy sami siebie, nie ja was, nie wy mnie, ale sami siebie sprawdzić, kim dla nas jest Bóg. Pewnego razu, kiedy Nehemiasz, Ezdrasz, czytamy to w jednej z ich ksiąg, czytali i pojaśniali nawet Słowo Boże, Słowo Zakonu. Wiecie, cały naród stał. Dzisiaj, gdyby powiedzieć ludziom, żeby stali, kiedy jest czytane Boże Słowo, to wiecie, niekiedy ludzie powiedzą, że już za długo stoję. Kochani, powiem wam szczerze, że to jest czynnik, to jest taki termometr
według którego możemy sprawdzać sami siebie, sprawdzać swoje serce, sprawdzać, gdzie my jesteśmy, w jakim miejscu podróży za Panem, gdzie, czy On jest naszym entuzjazmem, fascynacją, życiem i tym, o czym mówimy, śpiewamy, rozgłaszamy, czy może co inne. To jest taki termometr. Kochani, cieszę się, że... Thank you.